Reprezentacja Polski zaczyna październikowe zgrupowania w eliminacjach do Euro. Jest to przedostatnie zgrupowanie, w którym nasza kadra zmierzy się z Mołdawią oraz Wyspami Owczymi. Jednak jeszcze w listopadzie czeka nas spotkanie z Czechami, które zadecyduje o naszym miejscu w tabeli. W sumie to teraz każdy mecz będzie bardzo ważny, ponieważ o ile jeszcze rok temu mogliśmy być spokojni o wyniki z takimi krajami jak Mołdawia czy Wyspy Owcze, to jednak teraz sytuacja jest zupełnie inna. Nowy trener reprezentacji Polski, czyli Michał Probierz, ma przed sobą nie lada wyzwanie. Poza uspokojeniem atmosfery w drużynie, musi się liczyć z ogromną presją kibiców, no i muszą za tym stać wyniki. O jego pracy i o tym, jak zmieni się nasza kadra za jego kadencji, jeszcze dokładnie porozmawiamy w tym odcinku, jednak już teraz na początek możemy sobie zadać pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, skoro w teorii musimy wszystko zacząć budować od nowa. A wyniki, odbiór kadry przez społeczeństwo, no i ogólna sytuacja, czy to piłkarzy, czy Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest tak zła, jak nigdy jeszcze nie była. Przynajmniej ja sobie tego nie przypominam. W ostatnim odcinku dotyczącym kadry omówiliśmy sobie piłkarzy, analizując, jak może wyglądać nasza kadra za kilka lat. Jednak w tym odcinku chcę się skupić na tym, co czeka nas teraz albo w tej właśnie najbliższej przyszłości. No i tutaj mówię oczywiście o udziale Polski w Euro 2024, jeżeli oczywiście zobaczymy naszą kadrę prowadzoną przez Michała Probierza. Przejdźmy od razu do tematu, a ty, drogi widzu, zostaw lajka dla zasięgu oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Z góry bardzo dziękuję, no i zaczynamy. Sytuacja reprezentacji Polski jest bardzo ciężka, żeby nie powiedzieć tragiczna. W najnowszym rankingu FIFA nasza kadra została umieszczona na 30. miejscu. Wyżej notowane są chociażby reprezentacje Tunezji, Australii, Iranu, Peru czy Korei Południowej. No i jeszcze jakiś czas temu każdy by zakładał, że Polska nie miałaby większych problemów właśnie w pokonaniu przytoczonych przed chwilą reprezentacji, które aktualnie są wyżej notowane od nas. No ale niestety, przegrywanie z Czechami, Albanią czy Mołdawią ma swoje konsekwencje. Nie zrzucam tutaj całej winy na piłkarzy, ponieważ jak popatrzymy z ich perspektywy, to jak można grać i skupić się tylko na wynikach, kiedy wokół kadry cały czas wypuchały jakieś nowe kontrowersje. Afera premiowa, niewłaściwi ludzie w zarządzie czy to w samolocie, no i można byłoby to tak wymieniać. Podobnie jak w poprzednim odcinku, chciałem się tutaj skupić na przyszłości, ale właśnie tej znacznie bliższej, która już za moment. No i serio, aż strach pomyśleć, co się stanie, ponieważ są tylko dwie opcje. Albo Michał Probierz odbuduje naszą kadrę, albo będzie jeszcze gorzej, no i będziemy dryfować w beznadziei. Ciężko na ten moment wytypować, dlatego właśnie to zgrupowanie da nam pierwsze odpowiedzi i pokaże, w jakim kierunku pójdzie nasza kadra. Sam wybór nowego selekcjonera już był dosyć dużym zaskoczeniem. Większość kibiców oraz dziennikarzy sportowych w roli naszego selekcjonera widziała Marka Papszuna, który dowiódł, że już jest wielkim profesjonalistą, no i miał naprawdę bardzo dużo argumentów, by objąć tą ważną rolę. Wybór padł na Michała Probierza i samo to wzbudziło wiele kontrowersji, chociażby przez to, że aktualny selekcjoner jest przyjacielem prezesa PZPN-u, czyli Cezara Kuleszy, którego praca do tej pory, łagodnie mówiąc, nie jest zbyt dobrze odbierana. Więc bez większych zaskoczeń wzbudziło to kontrowersję. Aktualnie zajmujemy przedostatnie miejsce w grupie. Jednak prawda jest taka, że wciąż mamy matematyczne szanse na bezpośredni awans z grupy, nie martwiąc się barażami. Żeby tak się stało, to musimy wygrać wszystkie mecze do końca, no i musimy kibicować reprezentacji Albanii, którzy u siebie zmierzą się z Czechami. No i właśnie wróciliśmy do tych czasów obliczania matematycznych szans. I to w tak słabej grupie, w której przecież mieliśmy być liderami. Jak już wszyscy dobrze wiemy, to nawet jeżeli Polacy nie znajdą się w tabeli na miejscu dającym nam awans, to i tak nie przekreśli to naszych szans na występ na niemieckich boiskach. Będzie to możliwe, ale niestety droga do Mistrzostw Europy będzie znacznie dłuższa, ponieważ będzie wiodła przez baraże. Wszystko za sprawą tego, że nasza kadra utrzymała miejsce w najwyższej dywizji Ligi Narodów, gdzie właśnie najlepsze ekipy z tych rozgrywek dostają drugą szansę w barażach, jeżeli nie uda im się bezpośrednio awansować z grupy. Na razie jest zdecydowanie za wcześnie, by typować, z kim byśmy mogli zagrać w tych barażach, ponieważ sytuacja w wielu grupach jest rozwojowa, no i należy pamiętać, że my również mamy tę szansę na bezpośredni awans. Jednak czy to w ogóle będzie miało sens, skoro nasza kadra najwidoczniej potrzebuje czasu i rewolucji? Październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się w poniedziałek 9 października i właśnie z tym dniem rozpoczęła się misja Michała Probierza, który ma na sobie teraz ogromną presję i wiele celów do zrealizowania. Trzeba przyznać, że nowy szkoleniowiec na pewno nie ma łatwego wejścia do zespołu biało-czerwonych. Jeszcze przed upublicznieniem listy powołanych musiał być zmuszony do skreślenia z niej kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. No i oczywiście jest to bardzo smutna wiadomość i wszyscy życzymy Robertowi jak najszybszego powrotu do zdrowia. Jednak taka sytuacja również daje nam do myślenia, że być może podczas tego zgrupowania będziemy mieli namiastkę tego, co czeka nas w przyszłości. I mówię tutaj o reprezentacji bez Roberta Lewandowskiego, bez którego naprawdę ciężko sobie wyobrazić tą kadrę. Lewy jest kapitanem od 2014 roku, gdy w dość kontrowersyjnych okolicznościach zastąpił w tej roli Jakuba Błaszczykowskiego. Pełni tą rolę aż do dziś i także tym razem zagrałby jako kapitan, jednak właśnie przydarzyła mu się ta kontuzja. Daje nam to również kolejne pytanie, kto teraz zostanie kapitanem reprezentacji? W poprzednim czasie, jeżeli
brakowało Lewandowskiego, no to opaska najczęściej trafiała na ramię Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka lub Wojciecha Częsnego. Tych dwóch pierwszych nie będzie oczywiście na zgrupowaniu, no i w takiej sytuacji naturalnym kandydatem wydawałby się Szczęsny. Jednak ostatnio nieoficjalnie media donosiły, że na dziś faworytem probierza jest Piotr Zieliński. Jak to w końcu będzie, no i kto zostanie kapitanem, to przekonamy się w pierwszym meczu. Jednak jest to bardzo ciekawy wątek, ponieważ naturalnie będziemy musieli szukać kapitana, gdy Robert Lewandowski skończy już karierę reprezentacyjną. A ten moment może nadejść już bardzo niedługo. No i właśnie z tego co widzimy, to nie trudno się domyślić, że kadra będzie budowana teraz wokół Piotra Zielińskiego, jako lidera, no i oczywiście kapitana. Przyszłościowo to jest dobra decyzja, ponieważ Piotr Zieliński ma aktualnie 29 lat, co daje mu jeszcze kilka lat grania, no i będzie on miał największe doświadczenie w kadrze. Więc musimy liczyć na to, że Zieliński będzie umiał wziąć na siebie odpowiedzialność, którą przez lata miał na swoich barkach Robert Lewandowski. Zieliński jest wyceniany na 35 milionów euro i możemy go zaliczyć do światowej topki pomocników. Ja żałuję tylko tego, że wchodzi on już w ten ostatni etap swojej kariery, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Jak spojrzymy na takich piłkarzy jak chociażby Lewandowski, Benzema, Ronaldo, Messi, Ibra czy Modric, no to tacy zawodnicy po 30 roku życia przeżywali swoją drugą młodość i ich obecność na boisku bardzo była widoczna. Dlatego teraz wszystko zależy od Zielińskiego. Jednak co do młodych zawodników, no to trzeba przyznać, że probierz zrobił dobrą rzecz i powołał wielu młodych piłkarzy. W końcu ta kadra potrzebuje zmiany pokoleniowej, no i wyjdzie to tylko na dobre. Jednak pojawia się kolejne pytanie. Czy tacy młodzi zawodnicy będą gotowi na reprezentowanie Polski na tym najwyższym szczeblu? W poprzednim odcinku zaprezentowałem wam potencjalną wyjściową jedenastkę na mundial w 2026 roku. Jednak teraz chciałbym się skupić na tym, jak może wyglądać nasza kadra podczas zbliżającego się Euro. Oczywiście wciąż zakładając, że się tam dostaniemy. No i zakładając, że nie będzie już z nami Roberta Lewandowskiego, który dawał do zrozumienia, że jego decyzja na temat jego dalszego grania w tej kadrze zostanie podjęta właśnie przed tym Euro. Dlatego zapoznajcie się z tą moją wyjściową jedenastką, no i dajcie znać, co wy sądzicie o tym w komentarzach. Z chęcią zapoznam się z waszym zdaniem, bo to właśnie po to tworzę te filmy, żeby nasza społeczność wymieniała się swoim zdaniem, no i analizą co do tego. Ponieważ tylko to nam zostało. W naszej kadrze dzieje się bardzo dużo, no jej przyszłość jest jednym wielkim znakiem zapytania. A odpowiedzi może znać tylko trener, który na pewno ma jakąś wizję, ma jakiś cel, ale czy uda się go zrealizować, no to jest kolejne pytanie. Nie chcę zbyt dużo czasu poświęcać na samą analizę naszych szans, które miejsce zajmiemy w grupie, czy uda nam się pokonać taką potęgę jak Mołdawia, czy z kim zagramy w barażach. Jest to dla mnie jako kibica reprezentacji Polski po prostu bardzo smutna sytuacja, że byliśmy przez ostatnie lata przyzwyczajeni do tego, że nasza kadra nie miała większych problemów z awansowaniem na wielkie imprezy, no i walkę z najlepszymi drużynami na świecie. Mecze z Holandią czy z Francją, nawet jeżeli kończyły się porażkami, no to nie było wstydu. Jednak wstydem na pewno jest miejsce, w którym teraz znajduje się Polska i nie mówię tylko tutaj o naszej dyspozycji na boisku oraz o wynikach, ponieważ to swoją drogą. Wróćmy do wątku, który przytoczyłem na początku odcinka, a mianowicie ruchy zarządu. Za czasów kadencji Zbigniewa Bońka PZPN był zarządzany na topowym poziomie. Teraz niestety musimy krytykować Cezarego Kuleszę, bo nie można akceptować pewnych rzeczy, które niestety do tej pory się działy. I to wszystko tworzy taką negatywną spiralę zdarzeń. Pojawia się afera, piłkarze muszą się tłumaczyć i nie myślą tylko o swojej dyspozycji na boisku, tylko myślą też o tym, jak z tego wybrnąć i jak to wyjaśnić. A presja społeczeństwa, kibiców, dziennikarzy, no i sponsorów narasta. Mówiłem to na tym kanale wiele razy i powiem jeszcze raz, bo chcę, żeby to wybrzmiało. W takich warunkach nie mamy co liczyć na dobre wyniki. Dobrym wynikom sprzyja spokojna, stabilna sytuacja wokół kadry, dobry kontakt na linii zarząd i drużyna i na pewno nie byłoby tej presji społeczeństwa oraz mediów. Ostatnio były nawet plotki, jakieś zamieszanie na linii PZPN Lewandowski, co już w ogóle było jakimś kompletnym zamieszaniem, które no nie powinno mieć miejsca. Dlatego Cezary Kulesza powinien bardziej zadbać o takie w cudzysłowie szczegóły, ponieważ to wszystko przekłada się na wyniki, no i na ogólny odbiór reprezentacji. A przecież nam wszystkim zależy na tym, żeby Polacy grali dobrze i wygrywali. A PZPN znowu dawał przykład innym federacjom piłkarskim, a nie był tematem skandali. Na pewno dziennikarzom i kibicom nie zależy na ciągłym krytykowaniu, bo coś się dzieje. Każdy chce wspierać drużynę i kibicować, jednak no pewnych tematów po prostu nie można zostawić bez komentarza. Ja sam się czuję trochę bezsilny patrząc na to wszystko, bo to jest również część tej spirali. Presja i negatywne komentarze nakręcają tylko to, w czym teraz jest reprezentacja. Jednak już chyba nie ma co dłużej o tym rozmawiać, bo w końcu liczę na to, że naprawdę będzie to nowy początek i Michał Probierz okaże się odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, który oczywiście w cudzysłowie ogarnie cały ten syf, który ostatnio był wokół kadry. I zaczną się poprawiać już od teraz, od tego październikowego zgrupowania, kończąc na zwycięstwie i wielkim rewanżu z reprezentacją Czech na narodowym. Ja jako kibic nie widzę innej opcji, żeby było inaczej,
ale niestety ostatnie wydarzenia pokazały, że trzeba być gotowym na wszystko. Bo czy to piłkarze, czy zarząd potrafią nas zaskoczyć w niekoniecznie dobrym tego słowa znaczeniu. Ja i wy na pewno trzymamy kciuki za kadrę, jednak tak jak mówiłem, to teraz są dwie opcje. Albo będzie lepiej i odbudujemy się, albo no właśnie. Jak w końcu będzie i co wy sądzicie na ten temat, to oczywiście strefa komentarzy należy do was. Jeżeli chodzi o mnie, to może naiwnie, albo nawet ślepo wierzę, że to co się stało na przestrzeni ostatnich miesięcy się już po prostu nie powtórzy. Bo po prostu powtórzyć się nie może. Nasza kadra ma zbyt duży potencjał. Mamy piłkarzy grających w topowych klubach, gdzie wykorzystują swój potencjał. Jednak gdy przychodzi czas na kadrę, no to wszystko się rozmywa. A nawet ostatnio odniosłem wrażenie, że na boisku nie mamy drużyny, nie mamy kolektywu, tylko grupę nieznajomych ludzi, którym kazali grać jakby za karę. A co było przyczyną takich zdarzeń? No to dokładnie sobie to właśnie omówiliśmy. Kolejny odcinek pojawi się już po tym zgrupowaniu i mam nadzieję, że będzie on w o wiele bardziej pozytywnym tonie. Życzę sobie tego jak i wam, jednak jak będzie, to dowiemy się już bardzo niedługo. Ja wam z tego miejsca bardzo dziękuję, że oglądaliście ten film do końca. Standardowo czekam na wasze przemyślenia w komentarzach. Dzięki za każdego lajka i za każdą subskrypcję. Dużo o tym mówię, ale serio bardzo to doceniam, bo widzę wasze zaangażowanie i jak fajną społeczność budujemy. No i to tylko mnie motywuje do dalszego działania, dlatego jeszcze raz wielkie dzięki widzowie. Słyszymy się już niedługo na kanale Czysta Piłka. No i trzymajcie się, na razie.